Nie Boże, coś wam powiem. Nie ma Jana, ale wezwanie do nawrócenia, bo zbliża się Królestwo Niebieskie, jest nadal aktualne. Trzeba nam wyjść z ciemności i zbliżyć się do światła. Taką misję rozpoczął Jezus od czasu opuszczenia Nazaretu. Może coś powiedzieć, że jak się było przy Jezusie, to słuchanie Go i patrzenie na Jego działanie pozwalało łatwiej uwierzyć i coś zmienić w swoim życiu. Teraz Go nie widzimy, ani nie możemy jakby się Go dotknąć. Co nam to mówi? Mianowicie to, że nie dostrzega się obecności Boga w sakramentach i we wspólnocie Kościoła, we wspólnej modlitwie. Przecież Kościół powstał po to, by w nim szukać przebaczenia i pokoju. To z obecności we wspólnocie czerpiemy siłę do włączenia się w misję ewangelizacji poprzez naszą pracę, naukę, rodzinę, przyjaciół, rozrywkę i wspólnotę. Bóg, stając się człowiekiem, stanął pośrodku nas nie jako ktoś obcy, ale jako ktoś, kto z nami chce działać, żyć i pracować. Zgodnie ze słowami papieża Leona Wielkiego, opatrzność i miłosierdzie Boże, które zawczasu przewidziało w czasach ostatnich ratunek ludzkości zmierzającej ku zagładzie, postanowiło dokonać zbawienia całego rodzaju ludzkiego przez Chrystusa. Kiedy padają dzisiaj nazwy w Ewangelii miejsc Ziemia Naftalego, Zabulona, Zajordanie, Galilea Pogan, to są miejsca, w których było pogaństwo. I Jezus tam dociera. Te nazwy geograficzne odzwierciedlają geografię naszego serca. W nas też są jeszcze takie obszary, które są niestety pogańskie. I one wymagają nauczania Jezusa i Jego uzdrowienia, naszej przemiany i nawrócenia. To nie Bóg potrzebuje zmiany, by móc dotrzeć do człowieka, lecz człowiek powinien dokonać zmiany w sobie, by móc Boga przyjąć. On zawsze jest miłością, niezależnie od naszego postępowania. Mieszkańcy tych krain nigdy by nie wyszli ze swoich miejsc, to nie oni poszukiwali Boga, lecz Bóg wszedł w ich miejsce życia. Przyniósł swoje światło, by mogli zobaczyć więcej. Bóg pierwszy nas umiłował i dał nam swego Syna jako Zbawiciela, by nas ogarnąć swoją łaską. I po tym następny ruch należy do nas. Teraz my mamy się zbliżać do Boga. Mamy kroczyć drogą wiary, która wyraża się w postawie miłości bliźniego. Miłość jest najpełniejszym wypełnieniem prawa. Mamy być dobrzy dla drugiego człowieka i dla siebie. I czasem to drugie przychodzi nam trudniej niż to pierwsze. Kiedy prosimy Boga o jakiś dar, tym samym wyzwalamy się ze swej samowystarczalności. Przypominamy sobie, że bez Niego żaden akt miłości wobec innych nie jest możliwy. To On nas wspiera w naszym działaniu. Zaczynamy od początku. Otrzymujemy nową szansę. Czas jest nowy, nadarza się okazja. Pozwólmy w pokorze, by Ojciec zadziałał w naszym życiu. Dziś zaczyna się coś, przez co Bóg kolejny raz daje nam swój czas, byśmy Go uświęcili, byśmy się na nowo zbliżyli do Niego i byśmy uczynili nasze życie bezpośrednią służbą na rzecz drugiego człowieka. Nie siedźmy w ciemności, która przekonuje nas, że możemy być z siebie zadowoleni, że nie wymagamy żadnej zmiany. W ciemności nie widać szczegółów, dlatego bardzo potrzebujemy światła. Bóg chce wejść w nasze życie. Zaczyna od każdego z nas indywidualnie. Nie stawiajmy mu oporu.